Ale dziwny zapis był. Jakby nie mogło to się zdarzyć, kurde, już po pokerze. Mogę to przewinąć w ogóle? Escape'em? Nie. Escape'em się nie da. Enter'em nie. Nie, nie da się przewinąć. Dobra. Posłuchajmy jeszcze raz. What the hell are you talking about? Snow White escapes from Foster's prison camp. Next thing you know, he's killing guys with a machete. Oh, that's the worst version of the story I ever heard. You ruined the drama. Sounds like Hoyt needs to step in. Yeah, if it's true. Hoyt will make quick work on a guy, that's for sure. Probably kill him with his own machete. He already did with the owner of the mine. Hoyt's an artist. He'll kill this one special. Am I right? What'd you say he looked like again? All in. Play. Dobra, przeżyjmy to jeszcze raz. That's the guy from my vision. He's gonna lead me to Keith and Oliver. That man's the key to this. I know it. Okay. I gotta keep up with him. Can't let him see me. Kurde, żebym ja też mógł na klawiaturze tak właśnie powoli chodzić, no. Niestety nie da się. Takie rzeczy tylko na padzie. Citrus tipped up her attacks. Why? Bad blood. Point of it fast money. Power. I would have done the same thing. No i dobra, widzę, że w tej grze mamy różnorakie misje. Teraz mamy sesję skarankową. A raczej, powiedzmy, śledzenia. LOL. Prostytutka. Hey, you forgetting something? Hand it over. I'm sick. How's that my problem? Najpierw chciała z tamtym, a teraz powiedziała, że jest chora. Please don't. Take it, you shit. Gotta stay on him. No money. What's this, huh? Worthless whore. You fucking pathetic. Lucky I don't. You gotta keep up. Ukradł jej kasę, lol. Nie wierzę. Nie chciałam mu dać, to kurde. Oj. Okej. Nie mam czasu. Mam tutaj ważne zadania. Człowieka w bieli muszę śledzić. Zaprowadzi mnie do króliczej nory. Niby coś podejrzewał, że ktoś go śledzi. Okej. No dobra, co teraz? Mamy tam wejść? Chyba tak. Zmierz się z obcym. Wejdź do chaty i zmierz się z obcym. Brzmi jak wyzwanie. Jason Brody. Really? Yes. So you're Snow White. Yes or no, which one gets me blown up? LOL. Pragmatist. Promising. But do you consider yourself a patriot, Mr. Brody? Thing is, the real patriot doesn't just put his hand on his heart while holding a hot dog at the ball game. That's a gosh darn cakewalk, pardon my French.
The real patriot suckles at the teat of Lady Liberty. Upon hearing of the death of a brother at war, the real patriot asks, did we win? And then rejoices at the pronouncement of victory. So, are you a real patriot or one of those Walt Whitman hippies who cries when the jean store runs out of pocket squares? A real patriot. Bingo. That's what I like to hear. By the way, Voss has your friend Oliver Carswell, and I'm zeroing in on Keith Ramsey. Why are you looking for them? It's my job to know this island inside and out. I can help you, but you gotta play the game. There's something I'm looking for. We'll trade favors. Deal. No dobra. To jest jakiś bóg tego... tej wyspy. Jason. What are you? Some kind of spy? I'm not gonna confirm or deny that. Just messing with you. I work for Langley, Agent Willis Huntley. Oh, great. I need to get help from the army and the government. You can't. I'm embedded, not really in contact with Central Intelligence. So, you're alone here? No. You kidding? I got a whole team. They're out in the field, but they'll be back. These scans they sent have opened up a grade A can of worms. I can't talk to you about it, but trust me, it's big. Sounds huge. I need more info, though. From the source. Whoa, flamethrower! Flammenwerfer. Flamethrower. This beauty was invented in Krautland. Hoyt Volker is the boss of a very good friend of yours, Voss. He also happens to run the largest slave trading ring in the South Pacific. On top of that, he grows drugs. If we set fire to his fields and his boat, he's gonna canoe over to this island. I get what I want, and we learn more about your friends. Capiche? I feel like that's only an Italian thing. Only Italians can say that. It's like spraying furniture gold. You know what I mean? Anyway, here's the gun. Wow. Thanks. That's what I like to hear. Don't forget the boat. Yeah, I got it. I'm trusting you on this thing with Hoyt. No dobra, to teraz za jaką broń? Za kałacha? Czy za snajperkę? Kurde, kałach jest bardziej użyteczny. Dobra, weźmy za snajperkę. Innym razem się nie pobawimy. Wiadomo, jeśli mi przyjdzie spotkać... Jeśli przyjdzie mi się zmierzyć po prostu na bliską odległość, to nie miało zwyczajnie szans z ludźmi. Jeśli mi się skończy... paliwo do miotacza ognia. Ktoś nas dzwoni. Hey, Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Funny. Fuck. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Voss's boss, Hoyt. Hoyt Volker. Take it, stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? This, huh? All the evil on the island, it comes from Hoyt. He took Voss's mind away from him. It is he who pulls the strings. Wow. Okay, I'll be careful. No dobra. Gniazdo szerszeni. Kolejna nasza główna misja. Ale wiecie co? Ja muszę... Jason? This is Jason, right? Hello? Who is this? Man, I think I got the wrong guy. I'm looking for Jason. Is he like... there? Is Jason in the vicinity? Who... is this? Herc, man. Jason's never met me, but I need some help. If he's interested, sending you my location, you let him know, okay? Boże. Dobra, ogólnie musimy dotrzeć na pole narkotykowe i porozmawiać z Hurkiem. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Tu mamy szybką podróż, czyli gdzieś tutaj. Musi być na lewo, tam miejsce, gdzie mogę uzupełnić sobie amunicję, kupić armor. Zobaczmy jeszcze raz. W tamtą stronę, gdzieś w którymś z tych budynków.
Okej, to jest pewnie gdzieś tutaj. Tak jest, tu jest zbrojownia. What would you like to buy? Gakite. You're a puppet. A puppet. Hollow inside. Wood, blue. Okej, tu jest. Ciekawe. Ciekawe, czy mam to jest swoje miejsce, w którym mogę sobie odpocząć, uzupełnić to, co potrzeba. Dobra, zobaczmy. Amunicja. Uzupełnić zapasy. Tak jest. Sprzedaj. Szybka sprzedaż. Tak jest. Towary konsumpcyjne. Kamizelka. Wszystko pięknie, ładnie. Teraz jeszcze sobie zróbmy miksturki. Wykonywanie przedmiotów. Lecznicze. Wykonaj. Czy mam właśnie miksturę na... na odporność na ogień? Bo o tym była mowa. O, tutaj coś jest. Zero w inwentarzu. To wykonaj. To jest ostraszać zwierząt. Pod... aha, pod ósemką, tak? No dobra, to pod ósemką. Okej. Jedna wystarczy chyba. No zobaczymy, jak sobie poradzimy. Pierwszą rzeczą, którą teraz chciałbym zrobić, to odkryć masz radiowy. On jest gdzieś tutaj w pobliżu. To mi bardzo ułatwi poruszanie się. On jest tutaj zaraz po drugiej stronie rzeki, na wzgórzu, więc nie będzie problemu, żeby tam do niego dotrzeć. Ach, cały czas podziwiam piękno tej gry. Naprawdę ładnie wygląda. Chociaż, chyba szczerze wam powiem, wydaje mi się, że interakcja z otoczeniem w porównaniu do dwójki jest słabsza. Zobaczymy, jak będzie z ogniem, ponieważ pierwszy raz będę miał z nim do czynienia w single playerze. W multi już używałem Flamethrowera. No i nie zachwycił mnie. Naprawdę wszystko to gorzej wyglądało. Ale w singlu może to być inaczej, wiadomo. No co jest? No, wspinaczka. Trzeba w dobrym miejscu się ustawić, żeby się spinał. Cholera jasna. O, buf. Okej, chyba tędy trzeba przyjść. Wow, ziomek. On chyba też chciał odkryć planszę, jednak mu się nie udało. Taki mały spoiler. Jakbyście nie wiedzieli, co się stało z jego ciałem. Kurde, już coraz bardziej skomplikowane to wchodzenie jest na górę. Labirynty jakieś. Ja nie wiem, jak to mogło tak się w taki sposób poniszczyć. To jest dziwne. No, na przykład z nim będzie prościej chyba. O Jezus. Dzisiaj coś ciężki palec mam na spójście. Niepotrzebnie strzelam. Ciekawe, jakby te animacje wyglądały z perspektywy trzeciej osoby. Czy to faktycznie prezentuje się okazale, czy też na odwal się. Właśnie takie rzeczy doceniam w grach trzecioosobowych, że możemy podziwiać piękno animacji tych wszystkich. I tam faktycznie wtedy widać włożony wkład twórców, tak? Bo muszą zadbać o to, żeby fizyka sprawowała się jak najlepiej. Mini latarka. Ciekawe, co, czy mogę jej użyć jakoś. Ale pewnie nie. Pewnie ona jest tylko na sprzedaż. Znowu jakaś świątynia, a raczej jej ruiny. No i ta wioska, w której był nasz przedziwny pan szpieg w bieli. No dobra, no to co dalej robimy? Musimy... o kurde, ale się głupia mapa odkryła w ogóle. Boże, to jest wszędzie czerwono, no. Będę miał później kłopoty. Jeśli natrafię na patrol, a to jest wielce prawdopodobne, tak jak jechałem tym quadem, kurde, i miałem nie lada problem z nimi. Tu jest bieżący cel, ale to jest tylko jeden. Ja w sumie mam jakieś dwa cele. Najpierw muszę
Znaczy najpierw, no mam po prostu porozmawiać z Hurkiem. A druga sprawa, że muszę podpalić plantację marihuany prawdopodobnie. Jakiegoś narkotyku. O, co to, jakiś domek jest. Obóz Delta, o kurde. Ciekawe co to jest. Jest na czerwono, więc... Czyżby jakiś większy posterunek, jakaś baza. Kij go tam wie. To jest chyba koniec mapy, co? Takie obramówki tu są, charakterystyczne, niebieskie. Ciemne, granatowe może. Dobra, ale szkoda czasu na mapę. Na przeglądanie mapy. My jesteśmy tutaj, tu jest posterunek Obóz Śmierci. O, to zobaczymy. W tamtą stronę. Okej, zjedźmy tam. I hopla, dobra, zobaczmy kto jest, zobaczmy gdzie jest alarm. Musimy mieć po prostu przewagę nad przeciwnikiem, musimy wiedzieć, okej, tu jest alarm. Musimy wiedzieć, co on tutaj skrywa. Okej, jednego mi zaznaczyło. A po co on robi zdjęcia, to jest przydatne? A zrobię zdjęcie, nie wiem, dla jaj. Oj, tu jest, widzę kolejnego. No widzę trzech. Zobaczmy jak wygląda flamethrower. Miotacz ognia. Nikt na Rook Island nie wie jak paczka radzieckich miotaczy ognia z II wojny światowej trafiła na wyspę. Korzystaj póki są. Tak, 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 wiadomo. Wow, ale się gotuje z lufy. Nie no, ale flamethrower mi tu się nie przyda, kurde. Ile w ogóle amunicji tam jest? A niby 100, tak? O, tu są kolejni. Tam jest alarm. Jest dosyć blisko nich. Ten się teraz patrzy w tą stronę. O Boże, on idzie do góry w ogóle. Aha, oni się chyba wymieniają, co? Dziwne, kurde. Snajper zamiast stać na górze, to nie. Schodzi na dół teraz, nie? No ale dobra. Aha, on w ogóle z RPG-iem jest, jo? On pokazuje mi ikonkę snajpera, masakra, ten snajpi z RPG-iem, no spoko. A, czekajcie. Pójdzie tam? Kurde, nie pójdzie za ten płot? Łe. No to żal. Szybciej, szybciej, szybciej. Nie zabiłem go? Ja pierdzielę, jeszcze się spaliłem, nie wierzę. Ale bzdura, nie? Ale on z tej butelki pił, ja myślałem, że to jest jakiś alkoholik, a nie jakiś z koktajlem Mołotowa, no. Ja pierdzielę. Nie przewidziałem tego. Hey, Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Funny. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Voss's boss, Hoyt. Hoyt Valka. Stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? All the evil on the island, it comes from Hoyt. He took Voss's mind away from him. It is he who pulls the strings. Wow. Okay, I'll be careful. Nie chciałem tu wchodzić. I bum. 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 A ten dokąd? Dokąd on biegnie? Jason,
Jeszcze ktoś? Dobra. Tam jeszcze jeden był, ale pewnie teraz zniknął. Także spoko. W ogóle to były chyba dwa miejsca, gdzie był alarm. Jedno było tutaj, a drugie tutaj. Aha, to było popsute chyba, co? W tym tutaj jakiś elektryk mieszał, więc wiadomo czemu nie pykło. Dobra, już więcej nikt tego nie użyje. Przeszukajmy. Czyjeś klucze. Wyścigi. Są tu jeszcze wyścigi jakieś, ale jakoś mnie to zbytnio nie interesuje. Tak jak mówię, skupimy się na tych głównych misjach. No, dawać. Śmiertelniki. W ogóle ten cały jest w tych butelkach. Masakra. Wariaci, po prostu wariaci. Czyste szaleństwo. Dobra, jak zwykle trzeba zupełnić amunicję po udanej akcji. Stać mnie, bomburżuj. Głowa lalki. Spoko. Tak mi jest potrzebna ta głowa lalki, że zrobię szybką sprzedaż. Ok, karta pamięci. Joint. Ok, kolejny teren odkryty. Możemy teraz spokojnie jechać, wykonać misję albo posterunek. Nie, rozwalmy posterunek. Co to jest sklep? Aha, sklep gdzieś tam na uboczu. What the fuck? What the fuck? Tequila Sunrise. Ale ja to zrobię szybciej. Po prostu to zrobię szybką podróż. I stamtąd tam wyruszę.